Witam Was, kochanie Basz Pięknie, na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Górole ze świata, sercem zakopanym. W tym roku jest troszeczkę inaczej, bo nie możemy się spotkać we wiosce festiwalowej, ale możemy się za to spotkać online. Dziś prowadzimy warsztaty muzyczne w ramach Jarmarku Świętej Cecylii. I mamy tutaj, jest z nami specjalny gość, Piotr Haza, twórca ludowy z Olczy, multiinstrumentalista, laureat wielu konkursów, między innymi na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, muzykant zespołu Giewont, wyróżniony został taką wozne wyróżnienie na festiwalu, bo muzyka Piotra Hazy została wyróżniona w prezentacji zapomnianych nut góralskich. W 2010 roku został pasowany na hetmana zbójnickiego, został też odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego medalem zasłużonego dla kultury za kultywowanie tradycji góralskich. Tak samo, to są no niektóre takie zasłużenia, bo ciężko by było tego wymienić, bo jest tego strasznie dużo, bo chyba nie ma tutaj na podhalu konkursu, co by Piotr w nim nie wygrał, albo przynajmniej nie był wyróżniony. Piotr, powiedz, jak się to zaczyna, to gra na kozie, bo to jest taki nietypowy instrument, jak skrzypce, unoscy, basy, a koza to chyba jest taka tradycja już dawno. Jak się to zaczyna, zacząłeś grać na tej kozie? Na kozie zacząłem grać w zespole Giewont na Olczy, a zachęcił mnie świętej pamięci Franciszek Księdzulosz, który był kierownikiem zespołu, instruktorem. No i przez jego zachętę zacząłem się interesować tym instrumentem. A ze u nas w zespole koza była, kupiono przez świętej pamięci księdza Jana Kowalika, który był założycielem zespołu Giewont. No i tak się zaczęła ta moja przygoda. Zanim zacząłem grać, no to posadek do świętej pamięci Tomka z Kupnia do Kuźnic. No i tam spotkaliśmy się, ale jakoś ta nauka do końca mi nie wysła. Zniechęciłem się, ale potem po jakimś czasie kupię kozę u świętej pamięci Stanisława Galicji z Frąckówki. No i można powiedzieć, to jest ta koza, ale po tylu latach troszkę następowały zmiany z mojej strony w budowie przebierki, to akurat tu. Głowa jest ta, co jest. Ruski mam już, można powiedzieć, prawdziwe z kozicy naszej, utok laczańskiej. Worek to inaczej skóra, ale no lepszym materiałem właśnie na taki instrument jest właśnie skóra kozio. No i potem nauki pobierałem u świętej pamięci Bolesława Trzmiela, który mi przekazał wszystkie tajniki budowy tego instrumentu. No zanim zacząłem to robić, mogę powiedzieć no jedno, tu są stroiki, które świętej pamięci Bolesław Trzmiel robił na takiej swojej tokaretce. Jest to winidur, nić, plastyk. No i sztuką, aby zestroić, ustawić kozę, trzeba umieć było dobrać ten materiał plastyczny. Bolesław Trzmiel, mogę powiedzieć, był moim nauczycielem. No i przekazuję tą wiedzę następnym pokoleniom. Choć po jakimś czasie zaprzyjaźniłem się z Piotrkiem Majerczykiem, który ma jeszcze inny sposób ustawiania tej przebierki, to znaczy tych treści. Dawniej grało się na trzcinach. Ja potem zacząłem grać na tych plastykach. Dużo byłem przez to hejtowany. Ale Piotrek Majerczyk przeszedł na włókna węglowe. Czemu akurat tak? W każdym czasie, w każdym warunkach atmosferycznych można zagrać na takiej kozie. A przed tym trzcina, to wiadomo, mało coś i wilgoci się dostało, już było trudno ustawić ten instrument, a my w gwarze godomy ustawić to, znaczy zestroić tą kozę. Jak się ją ładnie ustawi, to ona ładnie zagra. A poza tym brałem potem czynny udział w przeglądach różnych muzyk podhalańskich, jak Sabałowe Bajania, zespole Giewont, no i poza tym grom sobie i muzą i w różnych
prelekcjach, na które jeśli jestem zaproszony, no to tam to już grom opowiadam o tradycjach. No i może i czasem zachęcam młodych adeptów sztuki, jeśli ktoś chce grać na takim instrumencie, a nie jest to instrument wcale taki do łatwych, no leżący, trzeba odpowiedni zastosować. Wdech, potem paluskami umieć utrzymać te dźwięki. No i jak to się godo? Koza humorymo, skoce kawce. Czasem jest tak, że chodzi jako się będzie, ale nigdy nie miałem jakiejś trudności. Może na początku sprawia trudność, no bo wiadomo, co mimo jest to doświadczenie. Dzisiaj może zdobyłem to doświadczenie, jak to się godo w boju. No i grom często na takich właśnie spotkaniach, wieczornicach. No i telu bym mógł powiedzieć o kozie, no chyba, że zagram się na niej. Chciałem właśnie was popytać, co byście nam na początek coś zagrał, to co lubicie grać na niej najbardziej? Lubimy taką nutkę grać za Tatry, którą zakanek zasysał na naszym zespole na ulicy Giewont. Tamtą nutę przyniósł świętej pamięci Franciszek Bachleda, księdzu Losz, a nauczył ją naszym zespole chłopów śpiewać, gawloków. I my tą nutę często gromy na różnych uroczystościach. Smutnych jak pogrzeby, tak jak ja tutaj na kozie zagrąbą za chwileczkę, ona się nazywa za Tatry. A jak tą nutę księdzu Losz Bachleda przyniósł, jego dziadek wyrobił takie pistołki jednootworowe. Ale świętej pamięci księdzu Losz Franciszek opowiadał mi, że jak jego dziadek zrobił 53. i zapiskał mu akurat tą nutkę za Tatry, to wtedy uznał, że jest pistołka dobrze zrobiona. Wiadomo, że ją różnie grają w różnych naszych dziedzinach tutaj na Podhalu. Kościeliska mają inne zastosowanie. My na Olcy mamy jeszcze takie bardziej, może, łoszczejce. Może z tego naszego charakteru olcajskiego. Tak, może tak. I zagrał. To przegrajcie tą nutę. Pierwszy muszę co, bierę pod ramię, zatykam wszystkie dziurki, potem musi zagrać bąk, ten bąk musi spełnić przewierką. Thank you.
jak żeście przedtem powiedział, że koza lubi być czasem skrzętno. Co to znaczy? Czy jest taki dzień, w którym się nie da rady na niej zagrać, czy ona gra inaczej, jak wy chcecie? Co to znaczy, że jest skrzętno? Skrzętno, że jak to się goda w tym punkcie, że gdyby kózka nie skokała, to by nóżki nie złamała. Ja to nazywam tak, że koza skoce kawce w nawiązaniu do tonacji, bo tu widać też i akordeon. Koza, jeśli się ustawi z jednej tonacji, akurat moja stroi z F, ale kiedy pobierał nauki u świętej pamięci Bolesława Czmiela, to mi strojeła i z D, i z C mi strojeła, i z S dur, i stąd to muś nawiązanie do tej tonacji, to skokanie tej kozy. Ale tam mi akurat stroi z F, tak jak tu to widać strojki, mógłby barwę głosu też zmienić, ale to myślę, jeszcze się kiedyś spotkamy, nie na jednych warsztatach, to będę tu pokazywał, jak to się robi, jak się to uczy od świętej pamięci Bolka Czmiela, jak przebywał u niego. Powiem tak szczerze, że nieraz to się mi nawet i machalówki zrobiły na palcach. No, zawijanie tej nici, zepsuło się ten strojik, znów dawaj od początku, jak to w tych syzyfowych pracach. To trzeba mieć taką straszną cierpliwość, żeby to doprowadzić tak do tego, żeby ona grała cystu i żeby grała w tej jednej tonacji, bo tak jak opowiadacie, to żeby była skrzętno, to wam tak przeskakiwała, a teraz żebyście doszedł do tego, żeby się z nią dogadać, to trzeba mieć cierpliwości niemało. Trzeba mieć cierpliwości, mogę się przyznać, że nie ma dnia, co byk na niej nie zagrał. To tak jak na gęślach, czy kto grał na basach, czy śpiewo, czy tańcy, non-stop mam kontakt z instrumentem. A co powiedzieć, no kocham te instrumenty, tak, Bolesław, świętej pamięci Bolesław Czmiel, kocham te instrumenty. I zawsze mnie gadał, że szukał dobrego dźwięku. Ja zaś zawsze gadam, że u mnie jest na wagę złota kłazdy dźwięk, czy to będzie w prymowaniu, czy w tej kłazie. No, ktoś by powiedział, jak ja to słyszę. No, zmysł słuchu, to jest tam w sobie. Jak ci serce zabije, to tak zagroz, zaśpiewa, zatońcis. Może troszeczkę podchodzę do filozofii świętej pamięci Józefa Tischnera. Pamiętam, jak kiedyś ktoś zadał takie pytania. Pan jest bardzo mądry, ja gadam, ani mądry, ani głupi, ani najgłupsi. To jest takie mądrości, do czego to zmierza. No, pokory i jest teraz pokory. Tak jak to musisz powiedzieć, no, jest to instrument kapryśny, dużo chłopców się garnie na ten instrument, ale po jakimś czasie, jeśli coś nie strój mu, zniechęca się, a to trzeba do tego dawać, jak to się każdego dnia, dubać tym i dubać. Jak tu widzisz, to musisz, tu jest 6 dziurek. No, widać tutaj, że czwestkę tutaj natklejone coś jest, ustawiołek. Albo te dziurki zostały tak, jak są. Tak się to ustawia, jak gęśle się stroi, jak są śrubecki, dzisiaj do mną były kołki, dzisiaj też są. Podciągając tymi kołeckami też trzeba mieć sukces, byś czasem nie przerwał tej struny. Tutok też mało beziną, parę milimetrów, troszkę w tą stronę, czy w tą stronę, już ciężko zestroić to jedno z drugim. Co mogę się pochwalić jedną ciekawostką, jak potem zdobył, jak se można powiedzieć, u świętej pamięci Bolka Czmiela, taki szacunek. To jest jego strojik, ale on był płaski. Bolesław Czmiel stosował lakier do paznokci, które kobiety stosują, i na koniec tego strojka smarował tym lakierem. Po wyschnięciu, wiadomo, trzeba było progować, jak on stroi. Czasem trzeba było ten lakier delikatniutko ściągnąć. Jak się go za dużo ściągło, trzeba było znów strojik od początku czyścić. Ale jo, jak to ciekawe, jak ktoś żeś mi tu zadał pytanie. Język uparty, może tam muzyk z Olczy, ale kocham Olczą, tam jak się urodził, tamtą te tradycje wyniosek. No i wymyślał jak se coś takiego, żeby zrobić dłuższy ten strojik, ale zastosował taką obejmę, taką gumkę i w momencie podciągania suką tej tonacji. Czym wyżej, po prostu to jest coś takiego jak w akordeonie, i temu tutaj prosiłem cię, żebyście zostawili akordeon, na którym za chwileczką zagram i dam wam porównanie. No i wiadomo, jeśli już tak można powiedzieć, że mam tą wiedzę muzyczną, no to jak się to stroi? To nie masz tutaj wgłębionego, nie jest. I teraz tak. Idealnie, żeby to stroiło, no to ja sobie to tak pomogłem.
Teraz ja się wciągam to powietrze do sobie. Musi mi to stroić. Teraz przy wydechu. Też mi musi stroić. Ale to godom. Pomogła mi ta wiedza, którą zdobyłem w szkole muzycznej. No i kiedy spotkałem się z świętej pamięci Bolkiem Czmielem, godom, panie Bolku, bo coś mi bąk nie stroi. Niemożliwe, godom. Pokaż, godom. Wyciągnął mi tego bąka. Godom, popełniłeś błąd, bo to ci będzie uciekać powietrze. Godom, panie Bolku, nie. Godom, zastosowek se taką obejmę. Jak to się gumianą. No i w momencie przesuwania ten stroik mi się po prostu w momencie grania zamyka. Wyobraźcie sobie bucenie typowego bąka płynne gu. Teraz tak, jeśli mi to tu zestroi, muszę delikatnie tylko tu zastosować tu. No i trzeba wtedy też próbować w całości to ustawić. Bo to, że na zewnątrz mi stroi to muś, to pięknie, ładnie, z akordeonem stroi. Ale tak jak powiedział, jak zakłada humorem, o, zadałeś mi przed chwileczką pytanie, czy zdarzyło się mi kiedyś, że mi nie zestroje. No to jak ja to robię? To z Piotrkiem Majerczykiem, moim przyjacielem, goną, Piotrek, weź mi to tak pomóc, żeby ją miał swobodę grania, przestrzeń. Bo jak nie ma przestrzeni, to się człowiek męci. A co to ta przestrzeń u mnie jest? Przestrzeń, swoboda wydechu. W momencie, kiedy ja gram, bo czasem się zdarzy, różnie może być, że nie jestem w stanie wszystkiego tak na tym zapanować, no to se robię tą siłą wydechu. Zademonstruję, ale żeby to nie wyzierało, że ja nie umiem grać. No, wiele. Pod ramię. Po prostu strojem se, po prostu siłą wydechu. No i na czym to polega? No może moja ciekawość muzyczna, to, że chodzi jak do szkoły muzycznej, no kto ma wiedzę, kochani, to widzi dalej o to tak godą. No i tak se to pomogło. Ale ci takie moje początki grania takie były? Na pewno nie. Kiedy zaczynał grać, łodyłek się nieraz jak bąk, powiem wam, zawracało się mi w głowie i potem prasnął ten instrument. Właśnie a propos tego dłuchania, bo do tej kozy trzeba dmuchać. Czemu to tak trzeba robić? Są na moje jakiś worek, czy... Tu jest worek, tu jest skóra kozia. Jak zagrobił kozę, no najlepszym materiałem to jest właśnie skóra z kozy. Trzeba byłoby długo to opowiadać, jak się to robił. Ktoś by sobie pomyślał, kata Piotr Haza robił kozę, pewnie mu ktoś coś zrobił. No wiadomo, trzeba było taką kozę mieć. Na ona była chora, no to musiałem jej pomóc. No i jak widzicie, to jest skóra, bo ten sierścią jest do środka. W momencie grania to powietrze nie uchodzi tak szybciej. Ale może być tak i tak. Tu jest bąk. Ta koza, jak ona kładzie, tu miała nogi, tu to ktoś i no to zawinięte jest tam w środku. No tu wiadomo, garło zawinięte, żeby to powietrze nie uchodziło. Tu trzeba bardzo dobrze uszczelnić, bo to jest główka ze drzewa smrekowego, my tak uważamy, godomy. Przebierka jest z drzewa drewnianego. Tak se myśli z tą czemu tak z drzewa drewnianego uśmiechał se myśli se, co to robicie, robisz ze mnie żarty? Nie. No bo tak się no to z drzewa drewnianego, jakie to drzewo drewniane? Jawór. A jawór jest tą drzewem liściastym. I najlepszym materiałem właśnie na taką przebierkę jest właśnie drzewo jaworowe. Ja miałem drzewiej, od świętej pamięci Stanisława Galicji, była z jesionu. My go domy jesion. Jasiek po góralsku. Ale no lepszym właśnie jest właśnie drzewo jaworowe. Może lepsze te dźwięki nie godą, bo tu mam nawet brzozową mam, ale najlepiej się mi właśnie gra właśnie na tych instrumentach, jak tu mam pistołki jednootworowe, jednak drzewo jaworowe coś ma takiego w sobie współgrotu, jak to się godą z naszym klimatem typowo tutaj tatrzańskim, z tym echem, a najbardziej może pięknie to współgro, jakbyś na holika się zagrał przy pasieniu łowiec. No i jak za chwileczkę będzie mi dane, to zagram i na tych instrumentach. A chciałem jeszcze a propos kozy spytać, czy na kozie da się grać w sendej?
Dał się wszędzie zagrać. Drzewiej, jak się słyszało, o najsłynniejszym kłopziorzowi z Poronina, Tanisław Lepsiok. Grał z dziadońką na różnych spotkaniach. To i ze słyszenia, słyszałek, że mróz syćko dał radę zagrać. Ładnie to współbrzmi z łezłopcokami, to znaczy z muzyką. Wiadomo, że złopcoki na segoralskie gęśle wyrównują, bo na kozie nie da się syćkiego zagrać, jak co po niektórzy golem. Pewnie co, ci, którzy mnie słuchają, tak sobie pomyślą, że nieprawda, ale próbowałek różne nutki zagrać i powiem, nie syćko się da zagrać. Dawniej grali prościej, a dzisiaj za dużo tych ozdobników. I ja jeszcze czułem ten styl właśnie grania, tak jak grał świętej pamięci Bolesław Czmiel. Jest tam nagranie na płycie Podhale. To tam można się wsłuchać, no i takie brzmienie jest tej kozy. A czy się dosyć zagrać? Muszę to kiedyś wyprogować. Może my w zespole spróbujemy kiedyś coś razem stworzyć, to może się nam uda. To pytanie poprzednie, co się was pytał, czy da się rady zagrać syćko, to chodziło mi o to, czy w przykładzie na przykład da się rady tącić, czy da się rady na kozie zagrać nutę do tońca? Da się zagrać nutę do tońca. Ja nieraz grałek, ale jak to się go da bardziej, to współbrzmi pięknie, kiedy gra cała muzyka, kiedy jest premista jeszcze do tego. Te nasze góralskie gęśle, to jakie te nasze góralskie gęśle? Złopcoki. Sekund, no i te nasze basy podhalańskie. Tu nawet do niedawna jeszcze, a i co po niektórzy jeszcze tak, ja pamiętam drzewiej, to jeszcze muzykanci stosowali struny z jelit barani. Dzisiaj większość przechodzi na te struny metalowe, ale jednak najbardziej bardziej z tym dźwiękiem jest, jeśli się gra na takich strunach typu z jelit baranik. Czy mógłbyście nam tak zagrać po krapce nutę do tońca, na przykład z Bujnickiego albo czy Aros? Co trzeba jeszcze powiedzieć, jak się ją ustawi, jak ona płytę nabierze tego fasonu, temperatury, no to widzicie za każdym razem coraz ona piękniej brzmi. A jak idę grać na jakieś wieczornice, spotkania, czy na różne przeglądy, jak sabałowe bajania, czy nawet nasze występy w zespole Giewont, no to wtedy muszę ją też ustawić, muszę troszeczkę na niej zagrać, żeby ona mi nie kapresiła. A jak już powiedziałem, jest to instrument kapryśny, ale piękny, honorowy. Jeśli ktoś umie na nim zagrać, no to szacunek i chwała. To nie ma takiego czegoś, że na kozie się zagra dziś, łoduzy się na pół roku i za pół roku znowu się na niej zagra bez roboty. Bez roboty, dobrze, że to muś powiedział, widzisz, ciekawe spostrzeżenie. No i tak ja to robię, ale jak już powiedziałem, jak przed chwileczką, nie ma dnia, to ktoś by mi powiedział, co ty Pieter robisz w chałupie, nie? I no pewnie gros. Zawsze się staram konduś znaleźć troszeczkę czasu, jak to świętej pamięci Jan Kaduk, słynny muzykant, którym był moim, jak to się go do nauczycielem godał, że konduś, to znaczy troszeczkę trzeba dać tej siły do syćkiego. Czy to będzie taniec, czy to będzie śpiew, kwas do dziedzina naszej guzicio tutok podhalańskich. Zawsze się mi widziało, jak nieraz zeście na holi grał, a dziewczęta z kozą śpiewały. Mamy tu taką okazję, bo jest z nami Marysia i Paulina. Zaśpiewałyby. Podegroć im? Chodźcie stuku nam, dziewczęta.
Teraz mi przeszły dwa razy ciarki po plecach, bo raz za babę pięknie śpiewała, a drugi raz za wyście pięknie grał. No to tak jak żeście powiedział, że koza bywa kapryś, no aleście se z nią poradził, zapoznałeście się z nią już na telu, że ona tam wam już nie za bardzo podskoczy. Tak jak żeś tomuś to powiedział, jak ze na początku godał, jak się ją ustawi, to ona ładnie zaczesci, bo tak się godał. No dzięki tutaj dziewczętom, naszym pasterkom, Marysi i Paulince. I jak żeś to powiedział tomuś, to właśnie pięknie współgrowa się na holi, przy pasieniu łowiec. Jak się te łowcyska zapasą, no to w wolnych chwilach sajuchasi przygrywają, a jak i się trafią pasterki, to ładnie to społóżmi tak, że to powiedział i chwała, niech to dalej trwa. Dzięki ci, Tomuś, za to, żeś chciał wysłuchać mojego gawędzenia w tym instrumencie kapryśnym. Jest teraz wielki Bóg za właśnie. To my dziękujemy bardzo, żeście zaszczycił nas czasem swoim. Dziękujemy też dziewczętom. One tu już od rano czekały, bo wiedziały, że wy przyjdziecie z kłozą i one już czekały, a tu jeszcze wesele mają. Także Bóg zapłać dziewczęta, żeście poczekały, żeście zaśpiewały przy kłozie z Granio, z Pietrem. Bóg zapłać wielki jeszcze raz.